Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj jestem z Wami na webinarze, który jest sam z siebie czymś wyjątkowym. Mam mianowicie mówić o tym, jak się przygotować na ekstremalną drogę krzyżową. Przyznam się Wam, że ostatni raz, kiedy komuś mówiłem, jak ma się przygotowywać do uprawiania sportu, wyjścia w góry, to było mniej więcej wtedy, kiedy wychodziła pierwsza ekstremalna droga krzyżowa. To wtedy, wcześniej byłem w górach z moimi wychowankami, w dużej części studentami, i starałem się ich przygotowywać, tłumaczyć, jak się ubierać, co ze sobą zabierać, ale nigdy nikt mnie nie słuchał, więc przestałem to robić. Więc tytułem wprowadzenia powiem tak, nie ma takiej gwarancji, że to, co powiem, będzie mądre. Po drugie, wyprowadziłem w góry, no, czytaj w Tatry, kilka tysięcy młodych ludzi jako pierwszy. Od lat jestem duszpasterzem akademickim i od lat zabierałem ludzi w góry, no teraz już sami chodzą, więc mam duży dorobek w przygotowywaniu ludzi do wysiłku. I po trzecie, moja wiedza nie jest taką wiedzą najstarszą, ale raczej jest już taką wiedzą troszkę staroświecką. Starsi ode mnie odnośnie wiedzy, jak się chodzi po górach, jak się chodzi po leśnych duktach, to chodzą w traperach i uważają, że takie grube swetry to jest najlepsze rozwiązanie. A ci, którzy są ode mnie nowocześniejsi, znają się na używkach, mają taką ekstra techniczną odzież i potrafią kontrolować swój organizm, bowiem wszystko, co robią, jest zaplanowane, zbudowane na wiedzy. No więc ja jestem trochę za tymi najnowocześniejszymi, ale dużo przed tymi najstarszymi. Spróbuję więc Wam opowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby przygotować się na ekstremalną drogę krzyżową. Zacznijmy więc od dołu, czyli buty. Oto mam cztery różne rodzaje butów. Takie i takie. Jakie buty wybrać? Otóż pierwsze buty, które pokazywałem, wyglądają jakby takie były butami na wyprawę, nie wiem, w góry czy do lasu. Natomiast to są buty stylizowane, które są butami miejskimi. No i niestety, gdybym w nich poszedł na taką wyprawę, to tak jak tu chyba trochę widać, bo chodziłem gdzieś po błocie, zaraz byłyby zniszczone i byłyby już nie butami miejskimi, tylko podmiejskimi, więc nie polecam. Mam tutaj taki but, który był trochę górskim, a teraz jest podmiejski, no i nie wygląda dobrze. Chodzę w nim tylko, jak są największe mrozy. Więc takie buty raczej nie. Często ten rodzaj buta trekkingowego jest uznawany za taki najbardziej właściwy. Pierwsze moje trekkingowe buty kupiłem sobie w latach 80. Wtedy nosiłem przy sobą taki klucz francuski, ponieważ tu w podeszwie mi wychodziły gwoździe, ale byłem w ogóle szczęśliwy, że mam takiego buta, tylko musiałem te gwoździe co jakiś czas tam wbijać do podeszwy. No więc takie buty są w ogóle w porządku. Nadają się, mają membranę. Tu trzeba zawsze zwrócić uwagę na podeszwę. W podeszwie chodzi w dużej mierze o to, żeby się nie poślizgnąć. Jeżeli to jest wyjście w góry, no to jeszcze są kamienie. A jak to jest w terenie w miarę płaskim, to może to nie ma takiego wielkiego znaczenia. W każdym razie różne są legendy na temat takich butów, na przykład, że tutaj one trzymają w kostce, no to też jest pewnie prawdą. W każdym razie w takich butach, prostszych od tych, które są do takiego trekkingu normalnego, raczej letniego, może trochę śniegu, to w takich butach wszedłem na Matterhorn. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. 1200 metrów pionowej wspinaczki. Zrobiłem to. Ale teraz dużo osób uprawia sport. W związku z tym pojawiły się zupełnie nowe produkty. Ten but też nie wygląda najlepiej, no bo niestety ja używam buty. Nawet jak ledwo żyję, to i tak chodzę w góry. I to jest but do biegów po górach. I ja się w takich butach zakochałem, chociażby z tego powodu, że mam już bardzo zużyte przez życie kolana i muszę uważać, i chodzenie w twardych butach sprawiłoby, że musiałbym zejść z trasy.
takie buty są zupełnie inaczej robione. Powiedziałbym, że ten rodzaj buta, to tak było kiedyś i buty trekkingowe chyba nie przechodzą takiej transformacji jak właśnie ten rodzaj buta, chociaż już nie wiem, bo nie kupuję teraz nowych modeli. Te mają bardzo dobrą amortyzację, dobrze trzymają stopy, no mają też membranę i co jest takim dużym paradoksem, właśnie takie buty do biegów po górach są tak skonstruowane, że nawet jak nie ma to kostki, to tak i tak, tak tą kostkę trzyma. Naprawdę super wynalazek, jak tylko nie ma śniegu, to ja takie buty wybieram i w takich chodzę. To może przy okazji też powiem, zdradzę wam taką tajemnicę, bo jak spędziłem trochę czasu w sklepach kupując buty, to nie pamiętam, żeby któryś ze sprzedawców mi jakoś mądrze poradził co do butów. Natomiast jest takie rozwiązanie, które no jest, dla mnie jest bardzo pomocne. Mianowicie mnie w szkole podstawowej powiedziano, że no mam stopę nie taką jak trzeba i że będę miał problemy. No to mam jakąś tą stopę, no nie wiem, wydaje się, że należy do całkiem przeciętnych stóp, ale dobranie butów do tej stopy jest dość skomplikowane. Ale teraz taka reklama, idziesz do sklepu CCC, robisz sobie skan stopy i potem na e-obuwie możesz sobie przymierzyć buta w oparciu o skan twojej stopy. Nigdy nikt mi tak nie pomógł w kupowaniu butów, jak te skany w zestawieniu z konkretnym butem. Nawet niedawno jeszcze byłem w sklepie, próbując poprosić pana, żeby mi podpowiedział, jak mam dobrać buta, no to dla niego to, czy stopa jest szeroka, czy wąska, czy wysoka, czy niska, jak to w ogóle wygląda, to było coś takiego nie do przejścia. Można to teraz zrobić w taki sposób, że skanuje stopę i potem zestawia się z butami w internecie. Jest to lepiej dobrany but, niż bym sobie sam go dobierał. W każdym razie ja lubię takie buty obecnie. Pamiętajcie też, ja jestem już starszym człowiekiem, mam swoje preferencje. Nie, to nie zawsze to, co dla mnie dobre, będzie dla was też dobre. Są jeszcze takie buty. Te buty różnią się od tych tym, że ja w tych butach, w takich podobnych do tych, wszedłem na Matterhorn, a one są dość miękkie. I tak są twardsze od tych, w których wchodziłem i dlatego jak miałem raki założone, tam no poważna spinaczka tak naprawdę, to mi te raki się zsuwały i po tej eskapadzie na Matterhorn właśnie kupiłem sobie porządniejsze buty do raków półautomatycznych i wydaje się, że takie buty absolutnie nie nadają się na 40 km na EDK, są za potężne, za duże, za ciężkie. Świetnie się sprawdzają, jak jest śnieg i naprawdę sobie dobrze radzą, no i tym bardziej w górach, jak się zakłada raki. Więc muszę przeprosić, bo mi się bateria wyładowała za sekundę. Może będzie dobrze. Więc tak to wygląda od dołu, jeżeli chodzi o buty. To idźmy dalej. Jak się ubrać? Znaczy, uważam w ogóle, że buty absolutna podstawa. Warto na pewno sobie buty kupić trochę wcześniej. To skanowanie bardzo pomaga w doborze butów pod stopę. Zwracajcie zawsze uwagę na to, co jest pod spodem, no a to w miarę jest standaryzowane, jaka jest amortyzacja, czy ma jakąkolwiek membranę, żeby ten but nie zamakał. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o buty. Jak się ubrać? Wydaje mi się, ja w ogóle przepraszam, że pozwalam sobie na takie najprostsze na świecie uwagi, ale ja się naczytałem trochę tych historii, które spływają przez Facebooka EDK o tych osobach, które wyszły, którym było trudno, które sobie nie poradziły. No i jak ja się tak tyle razy tego naczytałem, jak to było ciężko i strasznie i ktoś był niedostosowany i nieprzygotowany, no to aż to we mnie tak zebrało, żeby to opowiedzieć teraz, jak to się robi. No więc to może najpierw powiem jak od dołu, co ze spodniami. No spodnie jak spodnie, aczkolwiek akurat teraz mam na sobie takie spodnie, to może nie widać, one już mają trochę lat, one są przeznaczone do, były przeznaczone te wiele lat temu do biegów narciarskich, innym słowy mają z przodu taką membranę, która chroni od wiatru, z tyłu są bardziej przewiewne.
No i jak jest zimno i wieje wiatr, to często w nich chodzę. Ja też bym powiedział, że no jakby no rozumiem, że nogi jak nogi. Jak się jest młodym, to nic nie potrzeba, żeby zdobyć górę. Ja w wieku 20 kilku lat biegałem po Tatrach, bo mi się nudziło i nie potrzebowałem ani butów, ani kurtek, ani niczego, po prostu byłem młody. No ale potem już z biegiem czasu trzeba o siebie dbać. Więc ja tylko powiem tak, że jak się wychodzi na trasę, to jest inna temperatura niż w nocy i nad ranem, często też zmienia się wiatr, pada deszcz, różnie bywa. Ja mam taką zasadę, że nie zaniedbuję nóg i w związku z tym, zaraz wam pokażę, jak podejrzewam, że będzie silniejszy wiatr, to mam takie ortalionowe spodnie, ja na nich często na rowerze jeżdżę w zimie. I po prostu na spodnie, które mam, jak jest zimniej w danym momencie, ekstremalnie drugiej krzyżowej, to ubieram na siebie takie spodnie, nie trzeba się rozbierać, przebierać. Świetne od wiatru, od mrozu, podnoszą bardzo komfort w takich trudnych sytuacjach. Natomiast oczywiście, gdyby było ciepło, to bym się bardzo zgrzał, więc można sobie zarządzać. Generalnie jest tak, że na EDK, czy w ogóle na taką wyprawę, Boże, ile tu jest piasku z moich butów, należy ubierać się przede wszystkim na cebulkę i to jest taka podstawa podstaw, jak się ubieramy, czyli żeby mieć możliwość regulacji temperatury. Pamiętajcie, ja w ogóle mam taką zasadę, że mogę być głodny, ale najgorzej jest się wychłodzić. Dlatego jak noszę ze sobą plecak, to dla mnie plecak oczywiście służy do tego, żeby tam mieć coś do picia, coś do jedzenia, ale przede wszystkim noszę w plecaku ubrania. I to jest na pewno staroświeckie, no ale tak ponad 10 lat temu byłem z moimi studentami w górach, to były Tatry Niżne i na dole, to był weekend majowy, na dole była piękna pogoda, kilkanaście stopni. Młodzi ludzie się po drodze całowali, nie wszyscy mogli z tego powodu wyjść w góry wysokie, tam prawie 2000 metrów, ale na grani, na szczycie, to są takie, jak powiedzmy, Bieszczady, był taki wiatr, było 0 stopni i z całej grupy, która tam poszła, 100 osób, byłem jedyną osobą, która miała ubranie na zapas, miała za dużo ubrania. Czyli jak z tych kilkunastu stopni wszedłem na ten szczyt, gdzie było 0 stopni, ale wiatr był taki, że pewnie było minus 5 albo nawet więcej, ja poubierałem sobie warstwy różne i zupełnie spokojnie sobie przeszedłem całą grań. Natomiast moi młodzi przyjaciele, ja od nich dbam i troszczę się, ja im zrobiłem wcześniej wykład, dziarsko przeszli ten szczyt tam cierpiąc w tym wietrze, natomiast na kolejnego dnia okazało się, że większość jest chorych i na trzeci dzień przed końcem terminu wyjechaliśmy, bo jakby wszystkich, prawie wszystkich rozłożyła choroba. Dlatego trzeba się ubierać na cebulkę. Co to znaczy ubierać się na cebulkę? To ja może pokażę. No to ubieramy różne warstwy na siebie. To jest akurat taka też dość leciwa bluza, która była kiedyś bluzą termiczną. Teraz oczywiście są dużo nowocześniejsze tego typu ubrania. No i ja ją ubieram zaraz na podkoszulkę. Ona jest cienka, dobrze jakby oddycha. Kolejna warstwa, która może być, to jest polar. Wiecie co, ten polar ma 20 lat i gdyby ktoś się mnie pytał, to ja powiem, że ja należę do tych, którzy nie robią dziur w spodniach, ani też specjalnie nie mają dziurawych skarpetek. Więc jak coś raz kupię, no to 20 lat taka bluza, jak ja ją, bo ja w prezencie ją dostałem, jak ja ją dostałem w prezencie 20 lat temu, to była moja bluza wyjściowa. Chodziłem w niej na imprezy. Teraz już taka jest ponaciągana i źle wygląda, ale idealna jest do ubrania na cebulkę. Cyk, wkładam sobie takiego polara pod spodem i nie wiadomo, co mam pod spodem, bo przecież to jest cebulka. Kolejny przykład tego, co można ubrać, to jest akurat coś takiego, co kiedyś pewnie nazywałoby się dresem. Taka bluza,
powiedzmy, o, ubieram sobie taką bluzę i ona no jest powiedzmy tak jak polar i tamta bielizna termiczna razem. Ale jest takie rozwiązanie, które ja też bardzo lubię. Mianowicie mam taką, to jest chyba kurtka już. No ja mam przyjaciół w Szwecji. No i w Szwecji mówią, że nie ma złej pogody, tylko jest niej właściwe ubranie. I to jest właśnie taka kurtka, która służy do biegów narciarskich. Czyli w czasie biegów z jednej strony bardzo trzeba uważać, żeby nie wyziębić klatki piersiowej, ale gdzieś musi to ciepło być odprowadzane. Ona jest tak właśnie skonstruowana, że to ten przód jest bardziej odporny na wiatr, tył mniej. No i na przykład może być zimno, nawet blisko 0 stopni, ale jak nie ma wiatru, to ubiorę pod siebie, pod spodem dwie warstwy, tą bluzę. I jest idealnie, bo szczególnie jak się idzie pod górę i zwiększy wysiłek, to wtedy to w ogóle dobrze reguluje termikę organizmu. Nie po co się za bardzo. Natomiast oczywiście podstawą wszystkiego w ubraniach na cebulkę jest kurtka. No nie wiem, bo nie wszystko widać. To jest po prostu zwykła kurtka. Taka niezwykła ma ten. Ma membranę. No i właśnie pod taką kurtkę się ubiera te rzeczy. Przyznam się wam, że idzie mi 59 lat, to zwykle na wyprawy chodziłem przez 50, do 55 roku życia. Takie pod spodem różne rzeczy i taka kurtka i to mi zawsze wystarczało. Teraz mam czasami takie są teraz pikowane kurtki bardziej sportowe. Szczególnie jak jest silny wiatr, to mi się nie chce tak dużo ubierać na siebie, a dla mnie podstawą jest to, aby nie wyziębić organizmu, bo to zwiastuje chorobę. Więc dogrzewam się albo potem ewentualnie się odpinam. No jak jeszcze jest odpięcie z góry i z dołu, no to już w ogóle mam kontrolę termiki ciała. I to jest ubranie na cebulkę. I pamiętajcie, że dobrze przygotowana osoba pod kątem ryzyka, czyli nie, że mam pod kontrolą pogodę, bo wszyscy widzimy po tych prognozach pogody, po tym co się dzieje, że nie mamy do końca kontroli nad pogodą. To należy mieć zawsze, ja mam taką zasadę, że przynajmniej pół więcej ubrania niż potrzebuję. Albo dla siebie, albo dla innych. Powiedzmy, że na 10 razy zwykle 2-3 razy potrzebuję. Często też planuję na przykład wyjście, że będzie na początku pod górę, potem będzie jakaś zmiana. To raczej reguluję sobie temperaturę, żeby się nie pocić, bo takie przegrzanie, wypocenie się pod spodem jest oczywiście lepsze niż wyziębienie, ale też niezbyt sprzyjające, po prostu reguluje tym. I to jest ubranie na cebulkę i tak się należy ubierać i należy dbać o siebie. Pamiętajcie, że termika ciała to jest jedna z w ogóle z takich najbardziej podstawowych rzeczy. No dobra, to mamy już ubranie. Ja jestem też wielkim zwolennikiem, jak już była mowa o butach kików do chodzenia. Powiem wam, że jeszcze 3-4 lata temu szedłem taką, nie wiem, maj, czerwiec, koło Myślenic z tymi kijkami na górę i taki miejscowy rolnik, nie wiem jak to powiedzieć, tak patrzył na mnie z taką kpiną, mówi, panocku, nie taki, no nie taki góral całkiem, ale tam jakąś barą swoją, a gdzie macie narty? No tam, a tam już łąki i tak dalej. No takie to było śmieszne dla niego. Natomiast ponieważ ja z powodu uprawiania sportu mam bardzo zniszczone kolana, ja w ogóle zawsze chodzę z kijkami, polecam. Bardzo użyteczna rzecz. Żeby się nauczyć chodzić z kijkami, trzeba sobie 2-3 razy wcześniej wyjść przynajmniej, żeby złapać rytm. Ten jest kijek składany, łatwiej go jest brać do plecaka. No, jak będziecie szukali kijków, no to na co warto zwrócić uwagę? No nie ma tu specjalnie dużo rzeczy. No, czy ten uchwyt jest taki miły dla ręki, bo to tam chodzi szczególnie w lecie o pot. Tak, to nie ma to wielkiego znaczenia, że uchwyt, żeby był. Jest absorber albo go nie ma, czyli jak idziemy szczególnie po kamieniach, to te drgania nie przenoszą się na dłoń. No i w miarę sztywna konstrukcja, no praktycznie każdy kijek będzie dobry. Polecam. Kijków jest co niemiara, coraz więcej osób chodzi. Kiedy ja szedłem w 99 roku na Elbrus z kijkami, to była jakaś wtedy nowość, specjalne sklepy górskie, gdzie jeździliśmy,
żeby kupować takie sprzęty. Teraz to już wszystko jest. No to dobra, to mamy mniej więcej ubranie. A, jeszcze miałem tylko powiedzieć, że cały czas się rozwijam. Więc moim odkryciem tego sezonu jest kominiarka. Kiedyś tam kupowałem, ale były beznadziejne. A ta jest akurat ze sklepu Edeka. Kurde, no. Jak jest wiatr szczególnie albo zimno, no to po prostu idealna. No ja zawsze dbam też o ręce. Mam różne rękawiczki i to jest jakaś podstawa. No to pewnie wiecie, różne mamy organizmy. Jedni to lepiej znoszą zimno, inni nie. Jadąwszy w tą niedzielę o 20 ubrałem się na cebulkę. A chłopak, który ze mną służył, domszy Michał, miał podkoszulkę. I on mówi, że jemu jest ciepło, tak to by się za bardzo zgrzał. No więc to szanuję, dlatego traktujcie to już jako opowieść starszego człowieka, który ma różne problemy, żeby przetrwać. Tak, to co do ubrania. Jeżeli chodzi o jedzenie, ja nie będę specjalnie tutaj filozofował. Ja rozumiem, że istnieją generalnie dwie techniki. Jedna to takie przekąski wysokoenergetyczne, jakieś słodkie. No i druga, że się je porządne jedzenie. Ja specjalnie słodyczy nie jadam. Natomiast różnica jest taka, że jeżeli ktoś ma wrażliwy organizm, szczególnie ma niewytrenowany organizm, bo niewytrenowany organizm ma tendencję, żeby się tak załamywać, no to wtedy dopala się szybko słodyczami. Natomiast kiedy na przykład idę na EDK 8 godzin czy 9, to załóżmy, wiem, że za godzinę będę głodny i wtedy jem tą porządną kanapkę, jedną czy drugą, i za godzinę dopiero mój organizm ją przyswoi i da mi energię, żeby dojść do końca. Nie jest to tylko chwilowy impuls. Ja, jeżeli chodzi o EDK, pod kątem jedzenia czy picia, nigdy nie dawałem żadnych dyrektyw, czy nie należy, czy należy, czy dużo, czy mało. To według mnie każdy powinien do siebie dopasować. To nie jest kluczem, jak się kto odżywia. Chodzi o to, żeby to robić tak, aby odżywianie się pomagało organizmowi w podjęciu tego dużego wysiłku. Mam tu jeszcze termos. No, ja mam termos, ale rzadko go zabieram. No, wiem, że wiele osób lubi sobie się napić czegoś ciepłego. Ja też jestem specyficzny i na przykład kiedy pokazywałem wam, jakbym szedł na EDK, to może dopowiem jeszcze, że no istnieją jeszcze parasolki i peleryny. Uważam, ja sam nie umiem chodzić z parasolką, ale uważam, że nie ma wstydu iść na EDK z parasolką. To jest bardzo użyteczne, jak pada szczególnie duży deszcz. To przynajmniej część tego opadu ściągnąć na parasolkę jest super, nie ma wstydu. Peleryny też, ja nie umiem chodzić w pelerynach, bo mi jest zawsze za gorąco. Natomiast no, jeżeli ktoś ma inny sposób produkowania ciepła, to pewnie będzie mu lepiej. Tak podobnie z termosem czy z piciem. Ja najczęściej po prostu miałem wodę w bukłaku, ale nie ma też problemu z tym, żeby ktoś ma termos, czy tam coś sobie bierze takiego fajnego. To jest już dowolność, tutaj należy kierować się potrzebami swojego organizmu. No to tak, mamy już jedzenie, to chyba jeszcze powinienem wam powiedzieć coś na temat samego treningu i przygotowania ciała. Otóż uwaga, teraz w krótkim wystąpieniu zdradzę wam tajniki naszego ciała. Jak wiecie bowiem, w środku mamy kręgosłup, czyli układ kostny. Nasze kości połączone są stawami. No i to jest podstawa. Ale problem polega na tym, że żeby układ kostny, w tym nasze stawy dobrze pracowały, muszą być obudowane mięśniami i wytrenowanymi, rozciągniętymi ścięgnami. Bo żeby na przykład nasze kolano dobrze pracowało, to ono musi mieć odpowiedni aparat mięśniowy, bo inaczej takie samo z siebie kolano to by nam się rozpadło od razu. W związku z tym, jak ktoś nie ćwiczy i nie ma mięśni, to jego stawy się źle składają. Mój przyjaciel ortopeda, ordynator ortopedii, regularnie co roku dzwoni do mnie po EDK, mówi, czemu wy tam nie mówicie ludziom, jak się na EDK przygotować i ja potem muszę tych wszystkich pacjentów przyjmować. Jeszcze ma przyjaciół, którzy się chwalą. Nie dzwonią, mówi, słuchaj Tomek, byłem na EDK, ale wiesz, tak mnie noga boli. I on się wścieka,
No bo fajnie, że byli na edekale, że byli tacy głupi, no to już nie jest fajnie, że on się musi tym zajmować. W każdym razie pamiętajcie, że podstawą podstaw w związku z tym jest trenowanie naszego organizmu. Podobnie, kiedy słyszę, że moi 20-kilkuletni wychowankowie mają problemy z kręgosłupem, szczególnie młode kobiety na to się skarżą od pewnego czasu. No, ja jestem osobą, która chce pomagać, więc tak mnie to zdziwiło, 20 parę lat problem z kręgosłupem. To w ogóle nie wiem, czy wiecie, żeby nas kręgosłup trzymał, to musi być obudowany mięśniami. Jak ktoś nie ćwiczy, tylko wygląda, przepraszam za taką uwagę, to nie ma mięśni, w związku z tym to, te stawy się rozchodzą, to wszystko źle pracuje, to zaczyna boleć. No w ogóle raz w życiu tylko miałem problem z kręgosłupem, kiedy uznałem, że jestem już tak pobożny, tak dużo pracuję dla ludzi, że nie mogę trenować. I pierwsze, co się stało, to zaczął mi kręgosłup boleć. No i potem poprosiłem o poradę po jakimś długim okresie bólu, no i dostałem taką informację po takim wymasowaniu, że po prostu trzeba mieć mięśnie, trzeba trenować. W związku z tym wybranie się na EDK bez treningu jest po prostu głupotą. I co ja mogę powiedzieć o przygotowaniu organizmu na ekstremalną drogę krzyżową na 40 km? Na pewno wstanie od biurka i pójście na taką trasę, no to jest szaleństwo. Kiedyś byłem w Kalwarii. Ja akurat tam byłem rano, bo odprawiałem mszę. No i podszedł do samochodu taki gościu koło 40. I mówi, że on już umrze, że nie może, żebym go zawiózł do Krakowa. I mówi, że po prostu wstał od biurka, dużo pracuje i poszedł. No i mało co tam nie umarł w tym samochodzie. No nie jest to mądre. Ja zdradzę wam taką tajemnicę, że podstawą mojego treningu przez lata był Orbitrek. No, pracowałem przez wiele lat po 16, 17, 18 godzin dziennie. Dlatego znalezienie czasu na jakiś wyjątkowy trening byłoby trudne, ale ta godzinka czy 40 minut, bo tak należy trenować, kiedy wskakuję na orbitę, którą mam w pokoju, było ok. I ja trenowałem powiedzmy 5 razy w tygodniu i prowadząc duszpasterstwo akademickie, często w górach szczególnie, no, byłem najbardziej wytrenowany. Nawet ścigaliśmy się w górach, kto pierwszy biegnie na szczyt, w tym studentka WF-u trenująca biegi i chłopak, który ma niezwykły talent do uprawiania sportu, i po prostu ich skasowałem, dlatego że oni bazowali na swojej młodości, a ja trenowałem, ja jestem w ogóle sportowcem. W związku z tym należy trenować, żeby dobrze się przygotować do EDK, to dobrze jest tak 2 miesiące wcześniej zacząć chodzić. Pamiętajcie, że 40 km to jest w ogóle daleko i tak ma być, ma boleć. Żeby przejść 40 km, mieć to pod kontrolą, to trzeba też zrobić odpowiednie rzeczy. Załóżmy, że ktoś chodzi 3 razy w tygodniu, 4, 5, po 2 km, 4, 5, czy tam biega, to jeszcze nie wystarczy, żeby mieć siły na 40 km. Należy przynajmniej raz, powiedzmy tydzień przed wyprawą, przejść między 20 a 30 km, czyli dużo dalej niż zwykle. Organizm to odchoruje, ale też tak przepracuje się, że będzie spodziewał się większego wysiłku. Jeżeli ktoś przejdzie tydzień przed 30 km, to tydzień później przejście 40 będzie normalne, będzie większym wysiłkiem ponad te 30, ale organizm już będzie wiedział, jaki to jest wysiłek. Dlatego takie jednokrotne, chociaż większe obciążenie jest potrzebne, żeby mieć siebie pod kontrolą, żeby się rozumieć. No ja uważam, to jest moje doświadczenie jako człowieka, jako sportowca, że brak treningu jest głupotą i pozwoliłem sobie na to raz w życiu i cierpię do tej pory z tego powodu. Natomiast mam taką prostą zasadę, tak jak odnośnie ubierania się czy jedzenia, że nie należy sobie komplikować sprawy uprawiania sportu, czyli trzeba dostosować do siebie pod kątem tego, jak jest najwygodniej. Komuś jest najwygodniej przed pracą, komuś w porze lunchu, może koleżanka z koleżanką się umawia, na przykład u mnie często ludzie razem biegają w duszpasterstwie, który ma tam 100 osób i jakby często kobietom mówię, no dobra, może ci się nie chce ćwiczyć na Orbitreku, no to ćwicz jakieś tańce bardziej wymagające więcej wysiłku. Należy podejmować takie wyzwania pod kątem uprawiania sportu, które są najłatwiejsze, są najbardziej naturalne, że sprawiają nam fun,
nie ma powodu, żeby się katować uprawianiem sportu. I po prostu trzeba to robić. Do tego dodam jeszcze jedną rzecz, że jest dużo takich dyskusji, czy na EDK ktoś może przejść 40, czy to jest w ogóle dla każdego, jest jego EDK. To w ogóle nie jest prawda, ponieważ Ekstremalna Droga Krzyżowa to jest postawione konkretne wymaganie, 40 km i już. I uważam, że może tyle przejść prawie każdy, być może poza osobami chorymi, kto ćwiczy. Ale kto nie ćwiczy, będzie miał problem. Pamiętajcie również, o czym to powiem jeszcze w następnym webinarze więcej, pamiętajcie, że Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Istotą EDK jest przekroczenie tego, co się czuje, strefy komfortu. Nie idziemy tak daleko, jak się dobrze czujemy. Idziemy tak daleko, jak trzeba, tak jak w życiu. Nikt nam w życiu nie da łatwiejszego życia, bo my się już potem źle czujemy. To jest właśnie obiektywnie zmierzone, 40 km boli, jest więcej niż sobie większość ludzi wyobraża, jest to dużo więcej niż przeciętnie ludzie od siebie wymagają i dlatego właśnie to działa, dlatego na trasach jest 100 tysięcy ludzi. I nie ma co do tego zmiłuj się i nikt mi nie wytłumaczy, że to jest tylko na miarę, że już nie mam siły. Odpowiem, ja jestem wymagający. Nie trenowałeś. Nikt ci nie bronił trenować. Co więcej, masz obowiązek ćwiczyć. Pamiętajcie, że jeżeli mówimy w zdrowym ciele, zdrowy duch, to ja uważam, że nie można prowadzić życia duchowego, w tym zachować wartości, jeżeli się nie ma wytrenowanego ciała. Bo jeżeli nasze ciało jest dostosowane do tego, co jest przyjemne i szuka komfortu, to w chwilach próby ucieknie, podpowie nam tchórzliwie, nie możesz tego zrobić. Ludzie, którzy nie mają mięśni, często stają się tchórzami. I sam, kiedy rok nie uprawiałem sportu w większym wymiarze, poczułem w swojej głowie, że się bardziej boję niż zwykle. Dlatego trzeba ćwiczyć, po prostu ćwiczenie, organizm, praca to jest część naturalna naszej duchowości. To nie jest w ogóle coś wymyślonego dodatkowo. Po prostu tak jest. I co do tego w ogóle nie ma żadnych wymagań. Osoby, które marudzą, że EDK krótsze i tak dalej, no to jest tak jak dziecko. No idzie z tym rodzicem, ale już mu się nie chce, już go nogi bolą. No i już mówi, że to dalej, no jakbym ja tak się słuchał każdego, że on ten chce tak, a ten chce tak. W ogóle nie po to jest EDK. EDK jest po to, żeby pokonywać wyzwania. Że właśnie jestem osobą, która mówi, ej, możesz przekroczyć siebie. I utyskiwanie, że on mi powiedział, że mogę przekroczyć siebie, no bez sensu. To nie jest w ogóle EDK. W każdym razie to nie jest tak, że moje wszystkie EDK były takie cudowne. Pamiętam, byłem po operacji właśnie na kolano. Byłem po prostu ledwo żywy i poszedłem na EDK i to było masakra. Masakra. Ja przeszedłem te, nie wiem, 50 km chyba, doszedłem na 12 i mało co tam po drodze nie umarłem. Mnie w ogóle nogi bolały, nie 2 km przed końcem, tylko 2 km po rozpoczęciu. No taką decyzję wtedy podjąłem. Myślę, że po prostu pracowałem też cały czas i nie miałem kiedy wznowić treningów. Zrobiłem to, przekroczyłem siebie. Wiem, że ile się wycierpiałem, nie chciałem tego więcej zrobić. Ale też jak mogę, jak mam tylko siły, to ja zaraz trenuję. Ten Orbitrek, no to wiecie, mam go w pokoju, wskakuję, już ćwiczę. Już 40 minut. Nie trzeba wychodzić, ubierać się. To jest po prostu jakby najłatwiejsze. I dlatego myślę, że przez lata mnie się udawało utrzymywać taką kondycję, że sobie upraszczałem życie, a nie komplikowałem. No to mniej więcej tak myślę o przygotowaniach do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jeżeli przed Wami to wyzwanie, powiedzmy mamy teraz jeszcze około 40 dni, no to jest absolutnie, gdy ktoś teraz zacznie, to mu się to uda. Ja też mówiłem Wam, że niekoniecznie wszystko, co mówię, będzie najmądrzejsze na świecie. Wiem, że są techniki bardziej zaawansowane, że odnośnie wiedzy dotyczącej organizmu. Natomiast ta, którą ja Wam przedstawiam, jest wystarczająca.
No, żeby pójść na EDK, gdybyście powiedzmy ustalili sobie, że macie 3 do 5 treningów tygodniowo teraz, na przykład zamiast tramwajem do pracy pójdziecie na nogach pieszo, no, jak można to kombinować, to gwarantuję Wam, że to będzie w ogóle przyjemne. A jak ja Wam powiem kiedyś, że miałem jakąś kolejną operację na kolano, no ale potem się rehabilitowałem, no dużo ćwiczyłem, na tym orbitreku ćwiczyłem, no byłem tak silny, że jak z Krakowa ludzie wychodzili, to ja za nimi wyszedłem nie pół godziny, 40 minut, ale w ciągu niedługiego czasu większość wyprzedziłem i tak. I postanowiłem sobie pójść na skróty i trafiłem do takiego lasku, w którym się pogubiłem i po którym błądziłem prawie 4 godziny, nie było wtedy jeszcze GPS-ów. W związku z tym to, że byłem taki dobry, skończyło się tym, tą taka wewnętrzna pycha, że szedłem zamiast 42 km, to szedłem 65, doszedłem tam przed 11, szły takie siostry zakonne na samym końcu do Kalwarii, przed Kalwarią, no i ja je mijałem, one mówią, o, to ksiądz jeszcze za nami. No, właśnie, także pozdrawiam wszystkie siostry zakonne, wiele z nich jest bardzo dzielnych, to tylko taka dykteryjka, więc różne eksperymenty ze swoim ciałem już robiłem. Polecam, dla mnie Ekstremalna Droga Krzyżowa to jest tak naprawdę kwintesencja takiego mojego doświadczenia życiowego, życia duchowego, właśnie odrzucenie takiej koncepcji, że życie duchowe polega na tym, że ty siedzisz, myślisz, ktoś coś powiedział, co ci Pan powiedział, takie no, jak apostołowie słyszeli, idźcie na kanańce świata, to musieli iść. Nie chcieli tylko iść, musieli mieć chodzone. No, tam 40 kilometrów to pewnie było normalnie dziennie. To był wysiłek, a nie takie, że a to posiedźcie i pomyślcie. To nie my, nie uczniowie Jezusa. Uczniowie Jezusa chodzą. Podejmują wyzwania, ćwiczą się w ciele. Jeżeli Jezus niósł krzyż, to musiał go unieść. Przepraszam za takie zestawienie. To jest oczywiste, że w tamtych czasach ludzie po prostu korzystali ze swojego ciała, ćwiczyli, a teraz często się zamykają w takim komforciku, że da się od siebie nie wymagać, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. Ale o tym już w kolejnym webinarze. Nagadałem się strasznie długo. Jeszcze tylko zerknę na Wasze komentarze, zobaczymy co. Tu jest tylko szybciutko, pozdrawiam też Marcina, Izabelę. No jak jest miło. Nastawienie psychiczne, tak powiedziałbym, ale nastawienie psychiczne jest pokłosiem treningu. Im bardziej wiem, że mam pod kontrolą swoje ciało, tym jestem odważniejszy. Jeżeli ktoś nie trenuje, zresztą kiedy mówiłem Wam o herbacie, ja na przykład mam taką zasadę, że jak idę na EDK, to nie stawiam na przerwy, dlatego też są zakazane pikniki, bo szukanie komfortu, chociaż chwilowego na EDK, do niczego nie prowadzi. Zbyt długa przerwa sprawia, że przemęczone mięśnie stygną i są jeszcze gorsze do uruchomienia, to jeszcze bardziej boli, ale generalnie ja nie szukam przyjemności na EDK. W związku z tym dogadzanie sobie jakąś herbatą czy tam czymś, ja po prostu chcę przejść EDK. Mi jest zawsze ciężko, mówiłem Wam o moich stopach, mi jest zawsze ciężko, zawsze mnie boli, zawsze jestem ledwo żywy. Cokolwiek bym nie robił, zawsze tak mam. I jakby cały czas, natomiast za tym się kryje mój trening życiowy wielokrotnie, rezygnacja z komfortu, wejście w ryzyko, w dyskomfort, w problemy. I dlatego na EDK tak należy robić. To nie jest czas na to, żeby sobie dogadzać. Dobra, idźmy dalej. Szczęść Boże i znowu pozdrawiam Marię. No i stopy mnie tak, no to tak, no tak jest. No to jakbym czytał swoje. Podwójne skarpetki, to dziękuję panu Marcinowi, tak było chyba kiedyś bardziej, teraz ja bym stawiał na wygodne buty. Miałem kiedyś takie buty, że bez skarpetek nie mogłem chodzić, nic nie obcierało. Tego typu buty, mówię Wam, no po prostu to jest w ogóle niebo a ziemia. Kiedyś używano różnych skarpet z powodu tego, że te buty były takie bardzo sztywne, jakby
one były bez szacunku do stopy. Był jeden but i koniec. Były kiedyś takie buty Eigery, takie buty do wspinaczki. To był jeden, jedyny model dostępny w Polsce. Były tak straszne. Ja w tych Eigerach wszedłem na Elbrus. Ludzie po prostu płakali. Krew, każdy raz jak zakładałem te buty, to krew się lała. Napięcie, po prostu krew. Wylewałem, wszyscy wylewaliśmy krew. Byłem z moim przyjacielem potem w Szwecji, to po prostu on je wyrzucił w górach, bo już nie z nienawiści do tych butów. Tak było kiedyś. Dzisiaj inwestujemy w wygodne buty i mówię to z całym przekonaniem. Dobra, tu są dalej skarpetki z membraną, to już właśnie są ci nowsi ode mnie. To ja się tym już nie zajmuję. Temperatura, softshell, no tak, no tutaj mówię, jest dużo różnych możliwości. Wtedy tego nie było, bardzo dziękuję. No, jak widzicie, ja mam takie ubrania od 20 lat. Tak, softshell teraz są, ta jedna z moich kurtek by już tak podchodziła pod softshell. Tak, tutaj czapka, rękawiczki, dodatkowa kurtka. To już było, dziękuję panu Robertowi, bo tutaj dużo było. Tak, już tutaj też inni podpowiadają, co się teraz nosi. Jednorazowy płaszcz, czy tylko deszczowy. Ja się na tym nie znam. Kurtka membranowa jak najbardziej. Tak, kiedy ruszą zapisy? Chciałbym w ogóle wszystkich przeprosić. EDK jest bardzo złożonym projektem. Pracuje przy nim obecnie na tej poziomie centralnym około 150 osób. W tym 10 programistów i to jest ogromny projekt, to tylko tak się wydaje, że wszystko będzie na czas. W tej chwili trwa finalizacja pracy programistów, to jest ogromny projekt i kiedy już te systemy będą dostatecznie uruchomione, liderzy wprowadzają trasy i wydaje mi się, że przed 1 marca to na 100%, może nawet trochę wcześniej, będą już trasy i wszystkie terminy na stronie. Niestety nie możemy odpowiadać na pojedyncze pytania, bo wszystko zależy od lidera, który lokalnie to organizuje. Także przepraszamy za opóźnienia. Znaczy, no, w ogóle dobrze, że to będzie, bo mogło w ogóle nie działać. Od kiedy spocenie? No już, to może zostawmy, nie będę już tu wchodził w takie uwagi. Tak, rękawice, mocne kijki, to już tam są już takie lokalne przyzwyczajenia, tak ogólnie tylko opowiadam, żeby... No ja się przyznam na przykład, że rzeczywiście jak idę w góry, to czasami biorę cieplejsze, zimniejsze rękawiczki. Słuchaj Piotrek, właśnie bierz się za siebie. Dziękuję. 8 kwietnia już Marzena wie. Będzie chyba wtedy ciepło, no. Tak mi się wydaje. No i doszliśmy do końca. Tak, no odnośnie jedzenia już znacie moją opinię. To ja wam bardzo dziękuję. No właśnie tutaj są już specjalistyczne. To jest ten poziom wyżej. Ja na ten poziom nie zamierzam wchodzić. Ja wiem mniej więcej, co się tam dzieje. Ja już jak idę na lodowisko, to pan mi się pyta, czy nie dać mi zniżkę dla seniora, więc proszę, chociaż mam nadzieję, że jeszcze wrócę do mojej wydolności. No powiem wam, że te parę lat temu wbiegłem jeszcze z plecakiem na Mount Kenya na 5000 metrów, ścigałem się ostatnie 200 metrów z lokalsem, z plecakiem. I to niezależnie od tego, jakie kto ma ubranie, jak ma wyćwiczony organizm, no to mu dobrze idzie. I na to tego się trzymajmy. W większości pewnie moi odbiorcy są stosunkowo młodzi, więc powinien ich organizm być silny, powinien wasz organizm być silny. Skoro tacy jak ja jeszcze uprawiają sport, a wy dobranoc, do następnego razu.